Dzień dobry. W związku z tym, że okazało się, że muszę jeszcze kupić trochę golda, więc zrobimy kolejne nagrywanie. Tadam. Będzie tym razem w związku ze zbliżającym się nowym rokiem, szybciutkimi krokami, będą 11 pudełek noworocznych. Wybaczcie, ale nie będę za dużo gadał, bo jestem chory jak pies. Także bez zbędnego przedłużania wchodzimy w duże pudełka. I zobaczymy, co one ciekawego nam dadzą. Otwieram oczywiście pojedynczo. No, mamy Turana. Czyli jest rekompensata. 1700, bardzo dobrze. 7 dni konta premium. 500 golda. Jest kolejna rekompensata za Turana. Dobrze, dobrze, więcej golda. Także znowu 500. Znowu 7 dni premium. 1250. Jeden dzień premium. No i z 3A, co? Gdzie ty jesteś w ogóle? Miało być głównie dla golda, ale i sym 3A bym nie pogardził. Zobaczymy. No, 1250. Także jak widzicie, ISA 3 nie ma, nadal nic się nie zmieniło. Natomiast golda było całkiem sporo. Całkiem sporo, ponieważ golda mam w tej chwili 12900, a miałem 3000 z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie. Będzie widać na początku wideo. Także to wszystko. No, nowy rok tak. Tamtych pudełek było chyba jednak troszkę lepiej w sumie, bo tam była rekompensata za, 20, za E25 i no i przede wszystkim w jednej paczce był Defender. A tutaj tak w miarę, no trochę premium doszło. Generalnie i tak lepiej się opłaca kupić paczki, pudełeczka, niż kupować golda, jak ktoś potrzebuje, bo no jest szansa, jak widzicie, na dużo, dużo, dużo więcej tego golda. Także tym razem dziękuję, króciutki filmik. Zapraszam, być może będą jakieś inne. To na razie. Aha, i zapomniałbym. Dziękuję w ogóle za wszystkie suby. Jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że w ogóle jakiekolwiek są, także dzięki. No i pozdrawiam, na razie.